Dzień dobry, Andrzej Warzyczek. Witam w kolejnym odcinku Lata z Imperium. Dzisiaj jesteśmy na dworcu kolejowym w Łabędach. Bardzo wakacyjne miejsce, wyjazdy koleją bardzo się oczywiście z urlopami kojarzą, ale dzisiaj nie będziemy nigdzie wyjeżdżać, będziemy rozmawiać o transporcie. Jest ze mną pan prezydent Adam Neumann, który już mi zdradził przed programem, że dzisiaj troszeczkę pociągami jeździł w śladzie planowanej kolei miejskiej gliwickiej, gliwicko-pyskowickiej w zasadzie. Tak, rzeczywiście. Dzisiaj mieliśmy w subregionie centralnym, czyli w tej naszej jednostce, która zajmuje się pozyskiwaniem i wydawaniem pieniędzy europejskich w konurbacji górnośląskiej, wizytę specjalistów z CUPT-u, to jest centralny... Centrum Unijnych Projektów Transportowych. O, dziękuję bardzo. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Specjalistów, którzy nadzorują wiele inwestycji, które się odbywają tutaj w naszej konurbacji górnośląskiej. I nadarzyła się okazja dzięki uprzejmości kolegów, kolejarzy z PL-ki, która zarządza torowiskami. Właśnie zorganizować taki przejazd szynobusem na trasie z Pyskowic do Sośnicy i to jest przejazd tą trasą planowanej przez nas kolejki miejskiej, szybkiej kolei miejskiej, a właśnie specjalnie urzędnikom, specjalistom z Warszawy, z tego CUPT-u chcieliśmy to pokazać, żeby jeszcze na tym nieco niższym niż ministerialny szczebel zachęcić ich i przekonać do tego projektu. Jak wrażenia z tego przejazdu? Znaczy ja powiem tak, no moje wrażenia są absolutnie dobre, ale jeszcze powiedziałbym cenniejsze są wrażenia tych ludzi z zewnątrz, urzędników z Warszawy, którzy po oglądnięciu tej trasy, tej kolejki i po wysłuchaniu argumentów i po zobaczeniu, co się znajduje w sąsiedztwie tej trasy, wielkie osiedla mieszkaniowe, zakłady pracy czy jednostki typu Instytut Onkologii, absolutnie w sposób taki bardzo racjonalny, no można powiedzieć, zostali przekonani do tego pomysłu, tylko że nie oni podejmują decyzje. Decyzje zapadają na szczeblach ministerialnych, może również marszałkowskich. Tam też mamy jak na razie zrozumienie, diabeł tkwi w szczegółach i w tych wszystkich procedurach bardzo skomplikowanych, unijnych, gdzie te wielkie takie brukselskie założenia muszą się zgodzić z tymi projektami tutaj realizowanymi na miejscu. Wróćmy może tak ogólnie do tego projektu, bo to jest w sumie projekt dość stary. On już dobrych parę lat temu się pojawił. Wielu mieszkańców być może już zdążyło nawet ten projekt skreślić, stwierdzić, że to on już umarł, a tymczasem no, cały czas są prowadzone te prace koncepcyjne. Kolejne dokumenty powstają, które gdzieś krystalizuje się ta wizja, jak ten pociąg miejski by miał wyglądać. Tak, rzeczywiście jesteśmy w posiadaniu już bardzo ważnego dokumentu studium wykonalności. To jest w zasadzie już etap przedprojektowy. To studium wykonalności tam w kilku wariantach, ale ten zasadniczy mówi właśnie o przejeździe między Pyskowicami a Sośnicą. Właśnie pokazuje możliwości, ale też obnaża pewne braki i pewne przeszkody, które trzeba pokonać i to absolutnie jest konieczne współdziałanie miasta ze służbami kolejowymi, no i tymi, którzy są odpowiedzialni za finansowanie unijne, bo trzeba pamiętać, ja ciągle o tym przypominam, że ten okres programowania unijnego 2014-2020, jak chodzi o organizację transportu publicznego, pasażerskiego, to szalony nacisk kładzie właśnie na połączenia szynowe, oparte o połączenia kolejowe, no być może tramwajowe, również tam, gdzie są ku temu właściwe warunki. No więc pieniądze duże są na to przeznaczone, tylko trzeba je umiejętnie wydać i trzeba mądrego współdziałania miasta z koleją i z tymi, którzy decydują o wydawaniu tych pieniędzy. No właśnie, bo tych pieniędzy dość dużo będzie trzeba wydać, bo tam parę przystanków trzeba wybudować, przystanek w Sośnicy trzeba przesunąć, drugi też jeszcze dostawić. Czy już są znane szacunki, ile właściwie mogłoby to kosztować?
Znaczy to studium, które my mamy, pokazuje szacunki tych inwestycji, o których pan redaktor mówił, i to jest kwota około 200 milionów złotych, ale trzeba pamiętać jeszcze o tym, że koniecznie będą także wykupy gruntów, gdzie to nie jest w tej chwili oszacowane. To się może odbywać w różnych trybach dogadywania na drodze cywilnej z właścicielami, może specustawy drogowej, ale zawsze element jeden będzie niezmienny, że właścicielom trzeba zapłacić za pozyskane grunty i to też trzeba doszacować. Można to doszacować wtedy, kiedy już będą bardziej konkretne rozwiązania projektowe znane i będzie wiadomo, które konkretnie grunty chcemy na ten cel przeznaczyć. Centralnym punktem tego pociągu miejskiego, jak i całej sieci transportu zbiorowego w Gliwicach, ma być nowe centrum przesiadkowe, które za parę lat ma powstać. Tak, istotnie. W rejonie dworca kolejowego w Gliwicach Centrum, po jego stronie północnej, przygotowujemy się do wybudowania sporego centrum przesiadkowego, gdzie koncentrować się będą linie autobusów miejskich, podmiejskich, regionalnych i międzynarodowych również, gdzie pasażerowie będą mogli dotrzeć swoimi samochodami, dotrzeć taksówkami, dotrzeć na rowerach, dotrzeć pieszo. W sposób jak najbardziej przyjazny chcemy, żeby to wszystko się odbywało. W tej chwili jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na rozwiązania projektowe. Wybrana została koncepcja architektoniczna, w oparciu o którą będzie właśnie wykonywany projekt. Warto do tego dopowiedzieć, że również dwa inne miejsca zmienią swoje oblicze w wyniku tego ogromnego projektu, mianowicie Plac Piastów, tam gdzie w tej chwili mamy te przystanki autobusowe, w szczególności linii miejskich, bardzo porozrzucane i wręcz w takim trochę nieładzie są one w tej chwili ułożone, ale funkcjonują, więc to diametralnie się zmieni. No i wreszcie plac przeddworcowy, patrząc od ulicy Zwycięstwa, czyli od strony południowej, zostanie również przebudowany, uporządkowany z elementami tak zwanych pick-upów, czyli możliwością podjazdu samochodu czy taksówki, wyciągnięcia bagaży z bagażnika i udania się na dworzec. Natomiast samochody raczej nie będą tam parkować, będą jedynie przyjeżdżać z podróżnymi albo po podróżnych. Procedura wyboru tego projektu, według którego, czy koncepcji, według której będzie to centrum przesiadkowe budowane, no to był taki proces wieloetapowy, włącznie z dyskusją publiczną w formie takich konsultacji zarządzonych przez prezydenta. No, prezydent zachęcił mieszkańców Gliwic do wyrażania swoich opinii. Nie były to takie konsultacje w trybie formalnym ogłaszane. Nie było takiej konieczności, natomiast byliśmy otwarci na wszelkiego rodzaju głosy, które spływały do nas, i tych takich opinii wysyłanych internetowo czy listownie, czy może zgłaszanych osobiście, czy telefonicznie było stosunkowo mało. Natomiast spłynęły do nas również inne głosy, nawet pewnych organizacji, na przykład Ośrodek Studiów o Mieście, jest coś takiego. Gdzieś dyskusje w radach osiedlowych również do nas dotarły, zresztą rozmawialiśmy z Radą Osiedlową Osiedla Śródmieście. Oprócz tego, co bardzo ważne, zamówiliśmy profesjonalny koreferat do przedstawionych tych koncepcji architektonicznych. No i prezydent wziął pod uwagę wszystkie te głosy i podjął decyzję, no bo od tego jest prezydentem, żeby podejmować decyzję. Została wybrana wiodąca koncepcja architektoniczna i teraz w oparciu o nią jest przygotowywany jest przetarg, specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Myślę, że w tym miesiącu uda się ogłosić ten przetarg na wybór wykonawcy projektu. Parę zmian w stosunku do tych pierwotnych założeń w trakcie tych konsultacji zaszło, to może warto wspomnieć. Był taki komunikat, że między innymi z przejścia podziemnego pod ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego ostatecznie zrezygnowano. Tak, zrezygnowaliśmy z przejścia podziemnego. To był pomysł przedstawiony przez architektów, twórców tych trzech koncepcji.
Natomiast ostatecznie zrezygnowaliśmy, można powiedzieć, słuchując się w głosy mieszkańców, biorąc pod uwagę trendy europejskie czy światowe, a także posługując się własnymi spostrzeżeniami, uznaliśmy, że to będzie nieracjonalne, zbyt kosztowne, zbyt ryzykowne, bo pod ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego różne niespodzianki mogłyby na budowlańców czekać. Nie zinwentaryzowane na mapach geodezyjnych, bardzo często takie rzeczy się zdarzają. Trudno określić koszty, więc suma tych wszystkich informacji spowodowała, że zrezygnowaliśmy z tego przejścia. Natomiast z kolei myślimy o innym połączeniu, o którym nie było mowy z kolei w tych opracowaniach architektonicznych, mianowicie to jest połączenie tego centrum przesiadkowego z ulicą Kolberga. Tam mamy do czynienia z taką rzeczą od strony północnej, że mamy ulicę Kolberga, dalej ulicę Mastalerza Świętojańską z przecznicami, całkiem spore osiedla mieszkaniowe. Natomiast gdyby nie było takiego połączenia chociażby pieszego, rowerowego również, a może uda się też w jakimś ograniczonym zakresie zrobić połączenie drogi, czyli połączenie transportu kołowego, no to wtedy ci ludzie, chcąc dostać się do tego centrum przesiadkowego i dalej na dworzec, musieliby, tak zresztą jak to teraz ma miejsce, wędrować albo poprzez ulicę Warszawską, albo Tarnogórską i coś, co mają w zasięgu ręki, nieomal za płotem, żeby do tego czegoś się dostać, musieliby pokonać tam około kilometra czy półtorej. No to jest nieracjonalne, w związku z tym zadajemy projektantom zadanie, żeby zaprojektowali tam połączenie. Czy w toku tych takich uzgodnień dwustronnych z architektami jeszcze więcej było takich, no, może nazwałbym to spornych elementów, które gdzieś tam były wykreślone albo dodane? No, wzbudzają emocje parkingi. My tutaj musimy rozstrzygać takie dylematy, które do nas też docierają i są wypowiadane przez mieszkańców i użytkowników dworca, użytkowników połączeń, jak chodzi o transport publiczny. Niektórzy mówią za dużo parkingów, bo one zachęcają do ruchu samochodami osobowymi i powodują korki, zanieczyszczenie i tak dalej, a niektórzy mają więcej parkingów, bo nie mamy gdzie parkować. No, prezydent znowu musi tutaj podejmować decyzję. Są przewidziane parkingi w ramach tego centrum przesiadkowego i tych trzech miejsc, Plac Piastów i Plac Przeddworcowy. Ciągle jeszcze postępujemy, biorąc pod uwagę pewne alternatywy. Będziemy podejmować decyzje w miarę rozwoju sytuacji. Są też dylematy związane z finansowaniem unijnym, bo my ten projekt opieramy o finansowanie unijne, gdzie te pieniądze w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych mamy w zasadzie zagwarantowane, ale znów diabeł tkwi w szczegółach i pewne rzeczy są możliwe do wybudowania za pieniądze unijne, pewne rzeczy niemożliwe. Są dylematy związane z tak zwaną pomocą publiczną. To wszystko będzie się wyjaśniać w trakcie projektowania. Do wielu rzeczy ciągle podchodzimy alternatywnie, a decyzje będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji. Centrum przesiadkowe to jest perspektywa roku 2020, czyli mimo wszystko jeszcze parę lat to potrwa. A z tego co wiem, to też chyba były takie PKM Gliwicki, spółka miejska, przymierzał się też, żeby w ramach tych ZIT-ów tak zwanych tabor troszeczkę odnowić, unowocześnić o jakieś tam elementy hybrydowe. Czy to będzie realizowane, czy nie? PKM Gliwicki składa wnioski o zakup nowego taboru. Z tego co wiem, to zarówno hybrydowego, jak i tego tradycyjnego, spalinowego, no, opartego dzisiaj o bardzo nowoczesne, ekologiczne silniki spełniające wszelkie normy. No i tutaj sytuacja jest może o tyle prostsza, że to jest takie działanie właśnie dość proste. No, zakup taboru, jedna czynność, jedna decyzja. Nie ma wielu wątków związanych z wieloma dylematami, które występują przy takich drogowo-kubaturowych projektach.
No i tutaj zarówno z funduszy tych regionalnych, czyli ZIT-ów, jak i tak zwanych projektów komplementarnych z POIS-iem, czyli Programem Krajowym Infrastruktura i Środowisko, są realne szanse i tam na pewno te wnioski składane przez PKM będą one skuteczne i będą przyjaźnie dla PKM-u, a w konsekwencji dla mieszkańców Gliwic rozpatrywane. I wiele wskazuje na to, że za niedługo mieszkańcy będą mieli trudny wybór, czy tutaj mieszkając w Babendach, gdzie się dzisiaj spotkaliśmy, pojechać do centrum autobusem, czy pojechać pociągiem z tego dworca. Planowany jest dość taki intensywny rozwój, zresztą nie tylko w Gliwicach, bo to dotyczy całego regionu tak naprawdę. No, to na pewno z jednej strony to dobrze, bo zawsze pewne elementy konkurencji dobrze służą konsumentowi, czyli mieszkańcowi. Z drugiej strony też w warunkach tych takich społeczno-gospodarczych, w których jesteśmy, to na tej władzy publicznej spoczywa obowiązek organizacji tego transportu pasażerskiego. No i tutaj znów potrzebne jest mądre współdziałanie. I wracając do tego pomysłu kolejki, szybkiej kolei miejskiej, czyli przerzucenia jednak ciężaru tego transportu pasażerskiego z kół na tory, pamiętamy o tym, że wszyscy nie dojdą o własnych siłach do tych stacji kolejowych i nie dojadą nawet na rowerach, czy też nie chcielibyśmy, żeby wszyscy koniecznie jeździli swoimi samochodami, ale będą dowożeni autobusami również i rzecz w tym, żeby tak przemodelować siatkę połączeń autobusowych, żeby ona współdziałała i powiedziałbym zachęcała do korzystania z tego transportu publicznego i w ostatecznym rozrachunku publicznego opartego na kolej, o kolej, bo to chyba bez wątpienia można powiedzieć, że jest właściwy kierunek, wydzielone torowiska o dużej częstotliwości ruchu na pewno będą mniej wpływać na zanieczyszczenie środowiska i na korkowanie się ulic w mieście, które są potrzebne w innych przypadkach, dla innego rodzaju służb czasami, również i dla tych użytkowników samochodów osobowych, którzy okazjonalnie jadą w innym kierunku niż ten codzienny dojazd do pracy. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. A na koniec cóż, jedyne co mi pozostaje, to zaprosić Państwa być może na Lato Imperium 2020, w którym transmitować będziemy przejazd pierwszego pociągu Gliwickiej Kolei Miejskiej z tego peronu, z tego toru w kierunku Sośnicy. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia. Roku 2020.